OK, lecimy dalej. Mamy tak 7 do potęgi pierwiastek z dwóch I tutaj zauważmy, że 49 można zapisać jako 7 do potęgi drugiej. I jeszcze całość podniesiemy do minus pierwiastek kwadratowy z dwóch drugich. 7 do potęgi pierwiastek z 2 przepiszemy. A tutaj mamy mnożenie wykładników, więc. Może tak, od razu sobie zapiszmy, że skracamy te dwie liczby, otrzymujemy 7 do potęgi minus pierwiastek kwadratowy z 2. Tutaj uwaga, mamy nowe działanie, mnożymy potęgi o tych samych podstawach, więc podstawę potęgi przepisz, natomiast wykładniki potęg dodaj do siebie. Stąd otrzymasz 7 do potęgi zerowej, a to jest 1.